Gdzie kaznodziejskich ojców klasztor stał, w tym klasztorze Albert Wielki swą pracownię miał. W księgach aż po uszy tkwił, czarnej magii mistrzem był. Raz udało mu się stworzyć taki sztuczny twór, co miał ciało, mówił, myślał na człowieczy wzór. Homunculus on się zwał, w kącie celi w słoju stał. Mistrz był dumny, że człowieka stworzył jak sam Bóg i uczniowi Tomaszowi wiele o tem plutu. Tomasz zaś ciekawym był, więc gdy mistrz sen słodki śnił, wszedł i rzekł do stwora w swoju: jeśliś mądry stwór, to odpowiedz na pytanie, czy istnieje Bóg? A jeżeli tak, to jak? Stwór zaś odpowiedział tak: jestem najmądrzejszym stworem, jaki może być. Lecz czy Bóg istnieje, nie wiem i nie powiem ci. Wybacz mi, Tomaszu, lecz nie jest to rozumu rzecz. Tomasz na to nic nie mówiąc słowem cisnął tak, że się cały słój ze stworem roztrzasł w drobny mak. W krąg się rozszedł siarki smród, a on poszedł podjąć trud do wody.